Festiwal w Radiu Opole. W studiu Radia Opole już Jan Majewski. O, takie dobre nazwisko, jeśli chodzi o Festiwal Polskiej Piosenki. Janek, ty zaczynałeś bardzo mocno w tym roku, bo prawie od Eurowizji, ale rzeczywiście te głosy, które krążyły wokół tego, no to dało chyba ci dużo takiej, no nie wiem, chciałam cię o to zapytać, dużo takiej dobrej energii, że bardzo duża grupa publiczności wskazała właśnie ciebie, żebyś reprezentował Polskę na Eurowizji? Wydaje mi się, że w ogóle takie duże wydarzenia, duże występy na dużych scenach dają właśnie dużo takiej energii, takiego większego jeszcze bycia, doświadczenia i cieszę się, że właśnie mam szansę i okazję występować na takich wydarzeniach. Janku, ty ten utwór, tę kompozycję specjalnie szykowałeś po to, żeby zaprezentować ją podczas koncertu debiuty na Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Czy to jest po prostu jedna z piosenek, czy jednak jak ona była tworzona, to już w myśli był festiwal w Opolu? Nie wykluczałem tego, ale to jest piosenka, jedna z moich piosenek, która kojarzy się na moim debiutanckim albumie. Piosenkę stworzyłem z Anią Wyszkoni, z którą napisałem tekst i Ania też skomponowała tę piosenkę. I wysłałem zgłoszenie na Opole i się udało, więc bardzo się cieszę. Jest to dla mnie ogromne wyróżnienie, że mogę wystąpić na właśnie tej legendarnej scenie. To dobry znak, bo Ania Wyszkoni jest bardzo lubiana w Opolu. Publiczność opolska ją kocha i to jest też taka no, wspaniała artystka z taką dobrą energią, więc być może to też jest taki element. No nie wiem, czy ty masz świadomość tego, że jesteś typowany do tej naszej legendarnej Karolinki. Czy ta presja wtedy jest większa, jak jesteś w gronie tych kandydatów, który ma po prostu wygrać debiuty? To jest trudne pytanie, czy presja jest większa. Myślę, że teraz na nie nie mogę odpowiedzieć, bo nie wiem. Będę to wiedzieć dopiero jutro, jak wyjdę na scenę, zobaczę tych wszystkich wspaniałych ludzi, którzy siedzą właśnie na tych siedzeniach przede mną. Kamery fruwające dookoła i tą całą właśnie energię opolską. To wtedy odpowiem, bo na razie to trudno mi powiedzieć, a nie chciałbym kłamać. Twoje doświadczenia z taką większą publicznością są? Jak się czujesz, kiedy te grono odbiorców jest takie bardzo szerokie i jest to koncert live, chociaż koncert to jest zupełnie coś innego, a jedna piosenka to też jest zupełnie inna sytuacja. Tak, ale wydaje mi się, że im większa scena, im więcej osób, tym lepiej się czuję na scenie i daje mi to jeszcze taką większą energię właśnie. Coś w tym jest, że ta uwaga się rozprasza, prawda? Tak. Że śpiewasz się do masy, a nie do pojedynczego człowieka. Jest to mniej stresujące, wbrew pozorom. Tak, też tak może być. Ale wtedy czuję po prostu taką energię, taką pozytywną. Jestem taki... Dobrze się czuję po prostu na wielkich scenach. Janku, to jest ten moment, że poproszę cię tak z zaskoczenia trochę o próbkę twojego głosu. Trwają właśnie próby w opolskim amfiteatrze. Ja wiem, że to tak z tyłu dźwięk, ale co, rozśpiewamy jasne, się razem. Jasne. Niech słuchacze poznają twój piękny głos, a drodzy państwo, ja tylko chciałam powiedzieć, że tak śpiewać sobie z marszu w takim słońcu to nie jest łatwe. Janek Majewski. Dobrze, to zaśpiewam początek swojej piosenki, którą wykonam właśnie. Ale zupełnie inaczej. Patrzcie, zupełnie inaczej. Tak, już się ustawił. Musiałem tutaj, bo tak to ciężko właśnie no śpiewać. Właśnie. Trzeba tak być wyprostowanym. Dobrze, to zaczynam. Taki mam stan, dobrze się mam, szkoda mi dnia na rozmyślania. No brawo, ale to rzeczywiście próbeczkę mi dałeś, a ja już tu chciałam do refrenu iść. Aha, do refrenu? No dawaj, dobrze ci idzie. Chcesz zmienić mnie, jakim mnie chcesz, ja nie mam cię już w moich planach. Brawo. Dziękuję. Janek, pięknie, piękna barwa, dobrze to widzę. Twoje skojarzenia z Krajowym Festiwalem Polskiej Piosenki w Opolu. Bardzo lubię zadawać te pytanie, w szczególności młodym wykonawcom, dla których festiwal w Opolu może nie jest tak bardzo znany. Ty słyszałeś wcześniej o tym festiwalu? Tak, no dla mnie to jest takie właśnie legendarne wydarzenie i to jest chyba w ogóle najstarszy festiwal polskiej piosenki, jaki jest w ogóle w naszym kraju.
Jakie piosenki, jakich artystów kojarzysz z tym festiwalem? Kojarzę Zbigniewa Wideckiego, powiedziałem Wideckiego? Wodeckiego. Lubię wracać tam, gdzie byłem. Zacznij od Bacha. Kogo jeszcze kojarzę? Alicję Majewską, która też występowała w sumie ze Zbigniewem Wodeckim. No i myślę, że przeróżnych artystów stąd kojarzę, tylko teraz sobie już nie przypomnę, ale a zdarzyło ci się legendarne miejsce. Śpiewać wcześniej, bo wiadomo, że swoje kompozycje to jest inna droga, ale artyści młodzi, jak uczą się bardzo często, to wybierają sobie jakieś piosenki z polskiego repertuaru. No właśnie, jak u ciebie to wyglądało? Miałeś jakąś taką piosenkę, którą dziennie lubiłeś brać na warsztat? Jak zaczynałem śpiewać kiedyś tam, to śpiewałem różne rzeczy. Ja w ogóle się uczyłem śpiewu na początku gdzieś tam u mnie w rodzinnym mieście w Radomiu, u różnych tam miejscowych trenerów, a potem wybyłem do Warszawy. W sensie nie przeprowadziłem się tam, tylko jeździłem tam 3 razy w tygodniu na takie zajęcia. Jakby byłem po prostu w szkole Elżbiety Zambytowskiej i Andrzeja Głowackiego, tak się nazywa ta szkoła, szkoła piosenki. No bo Ela Zapędowska tutaj zaczynała, tam obok, w budynku, tam uczyła, wiesz, Edytę Górniak, tak się mówi. No to więc to też kobieta stąd. Ja tam też się kilka razy, że tak powiem, spotkałem właśnie z panią Elą. No i jaki tam? Właśnie tam pewnie trenerami. Piosenki w takich tak, klimatach. Tak, takie właśnie poezja śpiewana, ale bardzo tak zwracali uwagę, oprócz na interpretację, to też właśnie na ten warsztat. I tam się dużo nauczyłem i śpiewałem różne piosenki. Pamiętam taką piosenkę Maryli Rodowicz. Siódme morze śpiewałem, taką piosenkę, która myślę, że nie za dużo osób może znać, bo no to właśnie. Taka bardzo, znaczy jeszcze to Mariusz Lubomski, Spacerologia, to też śpiewałem taką piosenkę i to właśnie o tej piosence mówię, że ona jest taka w ogóle, wydaje mi się, że nie wypłynęła tak nigdzie, że ten w ogóle Mariusz Lubomski nie był taki popularny kiedyś, a to też to już taka poezja śpiewana mocna, że tak nazwę, i co jeszcze śpiewałem? Załuchę chyba śpiewałem, też kojarzę. Czyli to tak, no Załucha też tutaj królowa w Opolu, no zdecydowanie. Na pewno jeszcze pełno piosenek właśnie z tamtych lat w takim klimacie, tylko musiałbym sobie po prostu przypomnieć. Oczywiście. Janku, dziękuję ci bardzo za rozmowę. Życzę powodzenia w koncercie i chciałam cię prosić na zakończenie naszej rozmowy o pozdrowienia muzyczne, jakieś specjalne właśnie dla Radia Opole. Tutaj mamy kamerę w naszym studiu. Chciałbym pozdrowić wszystkich internautów, którzy oglądają nasz wywiad właśnie w Radiu Opole. Dziękuję bardzo. Dziękuję pięknie. Powodzenia. Dziękuję. Opole 2023. Największe przeboje z opolskiego amfiteatru.